tango, kiedy tylko narodziło się w Argentynie, miało charakter niesłychanie zmysłowy, a jednocześnie pozbawione było takiej plastikowej chucpy, którą nadał mu dopiero późniejszy rozwój wydarzeń, kiedy przeniosło się poza Argentynę i stało się takim tangiem z różą w zębach, czy z gwoździem w bucie. W każdym razie stało się takim tangiem, w którym dwoje partnerów maszeruje w poprzek parkietu i co jakiś czas rzucają głową na prawo i lewo i tak się tam kojarzy to tango. No zresztą takie tango łatwo jest dość zatańczyć, swojego prawdziwe argentyńskie tango, w którym nogi są tak poplątane, że do końca nie wiadomo, która jest czyja. Posłuchajmy tanga, które w zasadzie narodziło się jako tango klasyczne. Jest chyba najbardziej znanym tangiem w ogóle na świecie. Skomponował je argentyński śpiewak tanga, Carlos Gardel, który zginął młodo w katastrofie samolotowej, lotniczej i w latach 30. zresztą zginął. A Argentyńczycy do tego stopnia uwielbiają jego muzykę, że jest takie powiedzone, to tam kiedy słyszy się Gardela śpiewającego z nagrania ze starej płyty, mówią, że co dzień śpiewa coraz lepiej. I posłuchajmy jego właśnie kompozycji. Kompozycja nazywa się Por una cabeza, a znana jest z jednego z filmów. Jednego filmu, który wszyscy chyba widzieliśmy, który nazywa się Zapach kobiety. I tam tę kobietę czuje Al Pacino. A u nas, niech Państwo się dobrze przypatrzą, kto kogo czuje. Tego wykonania nie widział Sławomir Mroz.